Hello, Marcello z tej strony. Witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy gotować makaroni. Hello! Kapitan Neon z tej strony. Dzisiaj trochę inaczej, ponieważ zwyczaj nie robię takich filmów, ale postanowiłem się wypowiedzieć na temat nowego trailera. Zanim więc przejdę do trailera, jaki udostępniło nam RR, związanego z nową aktualizacją w Sea of Thieves, powiedzmy sobie o szczegółach, które zostały jasno przedstawione na stronie głównej Sea of Thieves. Otóż w ramach aktualizacji związanej z sezonem trzecim w grze pojawi się pięć nowych telltale, czyli opowiadań, mówiących o pirackim życiu zza horyzontu. Jest to ważna informacja, ponieważ to, co jest poza horyzontem, to, co jest poza szraudem, poza mgłą, która otacza świat Sea of Thieves, było do tej pory nieznane w grze. Wiemy również, że mamy uratować znaną już prawdopodobnie nam postać Jacka Sparrowa i wraz z nim wyruszyć w podróż, w której to spotkamy również inne postacie z uniwersum Piratów z Karaibów. Oprócz tego też nowe postacie. Zanim zacznę analizować pewne szczegóły krok po kroku, puszczę wam cały trailer, który dzięki zaangażowaniu Sea of Thieves Poland ujrzycie również z napisami, zarówno tutaj, jak na ich oficjalnej stronie. Zapraszam do dalszego oglądania. Wind blows from beyond the horizon. A new danger is coming on the tides. And the one who might stop this ruin, trapped for all forever in the sea of the damned. Now to save the pirate life, you must start by saving the life of one. Oh! Didn't realize we had company. Captain Jack Sparrow. But I suspect you already knew that. Because of the treasure Jack stole, a darkness followed him here. And if it's not stopped, this world will sink into shadow. This sea holds many secrets. A new body at last. All I can do is show you the way. From what I hear of this so-called Sea of Thieves, it's nothing but cursed crews, bloodthirsty mermaids, a legion of dead, angry pirates. Ah, yes. And now, one Davy Jones. Hello! Well. I believe that now is the perfect time to use these cannons. A world without the eternal abyss is a world that refuses to face the truth. Nothing lasts forever. Destroy them! I don't suppose, by chance, there's a second one of those? The Sea of Thieves, eh? Bring me that horizon. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak ja. Przejdźmy do analizy. Tu się zatrzymamy na starcie. W tym momencie zwracam uwagę, na czym jest zawieszona to flaga, a następnie w co jest wbita. Szczyt czego jest wbita? Zwracam uwagę na ten element, na którym jest zawieszona flaga, ponieważ potem wiele razy wystąpi w trailerze. Idźmy dalej.
I znowu się zatrzymujemy. Jak wiecie już ze wcześniejszych spekulacji i z paru screenshotów, czy po prostu zdjęć udostępnianych przez producentów Sea of Thieves i też po tym, jak widzicie, że zmieniają się outposty, czyli przystanie, wciąż powstaje nowy budynek. Jeżeli przyjrzycie się w tym miejscu, ten budynek już tutaj stoi. Kamera jest zbliżana w miejsce tego budynku właśnie. Charakter tego budynku już wcześniej wydawał się wszystkim morski, związany z frakcją hunterów. Może dawać możliwość reprezentacji frakcji jako emisariusz? Czy też dawać możliwość zmiany wielkości statku? No nie wiem. An ill wind blows from beyond the horizon. W momencie, kiedy widzimy tą kobietę, nie wiem, czy ona będzie występowała na każdym odpoście, czy jest związana z danymi tailami. Mam na myśli opowieściami, które pojawią się w Sea of Thieves. Natomiast już w tej scenie rzucają się w oczy trzy rzeczy. Mamy tutaj trzy półeczki. Na każdej z nich jest książka i jakiś drugi element. Co nie jest wykluczone, że będzie związane z trzema różnymi telltale'ami? Nie wiem. Potem do tego wrócimy, natomiast na razie chcę tylko wspomnieć o tym, że ten statek po lewo jest dość charakterystyczny. Element na górze jest czymś w rodzaju muszli, czy po prawo możemy zauważyć czaszkę, której wygląd może nam się kojarzyć z wieloma rzeczami lub wieloma postaciami. Sama postać, która do nas przemawia, na pewno wielu fanom może skojarzyć się z postacią występującą w uniwersum Piratów z Karaibów, nazywaną Kalipso, czyli bogini zaklęta w ludzkiej skórze. Zwróćmy tu również uwagę na dwie inne rzeczy. Że ogień jest koloru zielonego i że ta kobieta mówi nam o złym wietrze zza horyzontu. Jeżeli jako horyzont możemy uznawać Shrouda, czyli mgłę, która otacza Sea of Thieves, Morze Czerwone, granicę, za którą my, piraci Sea of Thieves, a raczej nie powinniśmy stawiać stopy, to może tu chodzić o inny świat, albo po prostu o resztę świata. Wiecie na pewno z różnych filmów pojawiających się na YouTubie, czy też kiedy przyjrzycie się zwykłej mapie świata, chociażby w Google Maps oraz mapie, jaka jest pokazana w ogólnym trailerze Sea of Thieves, da się stwierdzić, że morze Sea of Thieves tkwi gdzieś niedaleko Karaibów. Na razie idźmy dalej. Tutaj zatrzymajmy się po raz kolejny. Jeżeli przyjrzycie się temu wrakowi statku, możecie go sobie skojarzyć z tym oto tutaj statkiem. Czy może być to słynna czarna perła? Nie wiem. Nie znam się aż tak na statkach, ale możecie zwrócić uwagę na to, jak wygląda ten galion i porównać sobie do znanych statków choćby z serii Piratów z Karaibu. Idźmy dalej. Kojarzycie tę komnatę? Myślę, że każdy, kto oglądał Piratów z Karaibu w pierwszą część, kojarzy tę komnatę. Tak, to jest... Nie mówię o srebrze i złocie. Panowie, nadszedł czas. Wybawienie jest bliskie. Komnata, w której znajduje się przeklęty skarb Corteza. Kto weźmie chociażby jedną monetę, zostanie przeklęty. Trapped for all forever in the sea of the damned. Now to save the pirate life. You must start by saving the life of one. Okej, więc tak jak wcześniej wspomniano w opisie na stronie Sea of Thieves, zanim wyruszymy naszą przygodę w celu ukończenia 5 opowieści, musimy zabrać ze sobą Jacka Sparrowa, którego najpierw należy uwolnić z Morza Potępieńców. Ta scena tutaj z kolei może nam się skojarzyć z pierwszą częścią z Piratów z Karaibów, kiedy Jack był zamknięty za kratami i wabił pieska kością, żeby oddał mu klucze do celi. Co mnie też zastanawia, to model tego psa, ponieważ mamy do tej pory 3 rodzaje psów w pirackim emporium i żaden z nich nie jest tym rodzajem pieska. Didn't realize we had company. Captain Jack Sparrow. But I suspect you already knew that. Dobra, teraz najważniejsza sprawa związana z tymi telltale'ami. Jack ukradł to świecidełko. I teraz można na wiele rzeczy zwrócić uwagę. Jedną jest to, że całe zło, cała ciemność teraz goni Jacka przez to, że on ukradł to właśnie świecidełko. Zwróćcie też uwagę na kolor, jaki jest poświaty czy kamieni, jakie są zawarte w tym świecidełku. Potem do tego jeszcze wrócę. Because of the treasure Jack stole, a darkness followed him here. Dalej, mamy jakiś
portal. Dużo nie mogę powiedzieć, bo dużo rzeczy jest zawartych w Insiderze. Natomiast mamy jakiś portal, który może nas przenieść do innego świata, do jakiejś innej lokacji. Ponieważ pojawiają się już w tej chwili portale, które mogą przenieść nas z całą załogą, jak widzimy tutaj, ponieważ statek wpływa w ten portal. Odsłania to wiele możliwości dla twórców, z czego jestem bardzo zadowolony, ponieważ okazuje się, że nie muszą się ograniczać tylko do tej mapy, która jest aktualnie w Sea of Thieves. Natomiast zastanawia mnie, jakie problemy mogą być z tym związane. Czy w momencie, kiedy jest jakaś inna załoga, zatraci ze sobą PvP, czy może ktoś po prostu uciec przez ten portal, tak samo jak bardzo dużo ludzi uciekało do tak zwanego Shrouda, kiedy miało założonego Shroudbreakera z 9 Tale'a na swój statek, z 9 opowieści. Mogą wkroczyć na Czerwone Morze i uciec sobie do Shores of Gold. Pytanie, czy tutaj też zrodzą się takie problemy, że ktoś sobie po prostu ucieknie przez portal w momencie, kiedy będzie miał włączoną opowieść. And if it's not stopped, this world will sink into shadow. Dobra, tutaj tą postać myślę, że poznajecie, to jest pan Gibbs z Piratów z Karaibów. Mówię oczywiście o Jacku, kiedy zwyczaj opowiadał o nim i o jego historiach w filmach nam znanych. Teraz mówi on o tym, że jeżeli nie powstrzymamy, raczej chodzi tutaj o tą złą część świata, która goni Jacka, to świat pogrąży się w mroku. Tutaj też jest wiele teorii ja też mógłbym wnieść. Natomiast wrócimy do tego za chwilę. This sea holds many secrets. Teraz znowu pani z nowej budki mówi nam, że morze kryje wiele sekretów. Okej, fajnie. To jak widać mamy motyw, który zwyczaj był używany w Forcie Potępieńców. Wkładamy czaszkę rytualną na szkielet. Odpala nam się Fort Potępieńców. W tym momencie, zakładając tą czaszkę, ożywamy kogoś, ożywamy jakiś szkielet. Nie wiem, czy ta czaszka to jest ta, którą widzieliśmy w budynku, jako jeden z trzech rekwizytów, o którym wcześniej mówiłem, czy to jest jakaś inna czaszka. I nie wiem, co to jest za osoba. Niektórzy spekulują, że to jest osoba z uniwersum Piratów z Karaibów, natomiast ja się zastanawiam, czy to nie jest jakaś osoba z Lora Sea of Thieves, która ma po prostu pomóc nam w przygodzie. Tym bardziej, że nie powinniśmy spekulować a propos wyglądu tej postaci, ponieważ mówi o tym, że to jest nowe ciało. To może być tak naprawdę ktokolwiek. Nawet możemy powiedzieć sobie, że to jest chociażby Ramsey, który chce nam pomóc. Widzimy ją, pokazującą ten statek. Oczywiście on płynie w jakichś gwiazdach, w jakiejś takiej zielonej poświacie. A może to nie są gwiazdy? Ta zielona poświata to jest moim zdaniem Morze Potępieńców. Morze potępionych dusz, które przeszły bądź jeszcze nie przeszły z powrotem do naszego świata, chociażby na morzach Sea of Thieves. Jeżeli tak, to możemy tutaj myśleć o Ferrymanie, o przewoźniku, który zazwyczaj nas przypuszcza z powrotem do świata żywych, na morzach Sea of Thieves. Widzimy, że jest on przepychany przez portal, jego statek jest przepychany przez portal, ponieważ śmiało mógłbym podejrzewać, że ten statek to jest właśnie statek Ferrymana. Jeżeli on jest przepychany do tego świata, to znaczy, że do czegoś musi nam się przydać, czemuś będzie służył w tych opowieściach. Inną opcją jest to, że to jest statek kogoś innego, o kim na pewno będzie mowa za chwilę w trailerze. From what I hear of the so-called Sea of Thieves. Teraz widzimy tutaj nową komnatę, w której nasza załoga naradza się z Jackiem Sparrowem. Szczerze muszę powiedzieć, nie robiłem aż takiego researchu, żebym mógł się domyślić, co to jest za komnata. Natomiast podejrzewam, że to jest jakaś nowa lokacja raczej. Inna ważna rzecz, jaką tutaj widzimy, to jeden z naszych załogantów trzyma kompas, jakiego zazwyczaj używał Jack Sparrow. To znaczy, że prawdopodobnie będziemy mieli dostęp do tego kompasu, czyli do kompasu, który pokazuje to, czego pożąda posiadacz tego kompasu. Idźmy dalej. Dobrze, Jack nam podsumowuje, z czego tak naprawdę teraz składa się Sea of Thieves. Szkielety, rekina akurat tego nie wspomina, zbuntowane syreny, duchy, ocean crawlery, tak jak wcześniej wspomniałem o nich. Generalnie różne potwory, które tak naprawdę zawitają dopiero teraz. I teraz w tej scenie skupmy się na paru rzeczach. Jedna to jest to, że nasz statek znajduje się nagle na kotwicy. Wyraźnie widać, że statek nie płynie, statek jest na kotwicy. Pytanie, czy to będzie związane z jakimiś nowymi eventami, zagrożeniami typu megalodon, czy pojawiający się statek szkieletowy, które mogą wyskoczyć tam w trakcie rejsu gdziekolwiek, czy też to będzie po prostu związane z samym Telltale'em, a same stworzenia będziemy mogli spotkać normalnie gdzie indziej. Nie wiadomo. Kolejna rzecz. Każde z tych stworzeń, jak widzicie, ma w swojej kratce piersiowej schowany klejnot syreni. Te klejnoty
zwroty zazwyczaj otrzymywaliśmy z zabijania statuł, przeklętych syrenich statuł. Nie będę tego przyciągał, ale jest taka możliwość, że te statuły już nie mogły trzymać mocy tych kamieni z tego powodu, że Jack ukradł ten, a nie inny przedmiot. I wywołało się wiele zamętu w świecie Sea of Thieves i nie tylko, poza tym światem, poza przestrzenią Sea of Thieves, czyli też na Karaibach. Teraz tak, jak pamiętacie, najsłabszym posągiem syrenim jest ten, który posiada kryształ niebieski. Kolejnym jest zielony i najcięższym jest czerwony. Oczywiście możemy tutaj mówić o ciężkości pokonania tych statuł, natomiast inną opcją, do jakiej możemy się odnieść, jest to, jak dany kryształ jest przeklęty tak naprawdę. Możliwe, że ten kryształ tak naprawdę przyjmuje taki kolor z tego powodu, że jest tak bardzo przeklęty. Tak bardzo wpłynęła na niego jakaś ciemność czy coś w tym stylu. Jeżeli przypomnicie sobie spekulacje o tym, co się dzieje w tej chwili z Duke'iem na Sea of Thieves, mówił o tym, że czuje zimno. Generalnie podejrzenia są to takie, że on się przekształca. Przekształca się prawdopodobnie albo w szkielet, co zazwyczaj występowało w lorze Sea of Thieves, albo się przekształca w syrenę. Ja podejrzewam, że pierwszy stopień przekształcenia w jakieś wodne stworzenia to jest po prostu właśnie kolor niebieski. Jak widzicie tutaj, to jest po prostu syrena, akurat wyskakująca z morza, w sensie ona wygląda, ta postać, jak syrena. I nie jest ona przekształcona tak bardzo. Jak zobaczymy tą postać z zielonym kryształem, jest bardziej gargantuiczna, groteskowa, że tak powiem. Bardziej przekształcona w stworzenie motywami raf koralowych i tak dalej, takimi morskimi. Najbardziej przekształcona i najbardziej zmieniona jest postać z kryształem czerwonym. Bloodthirsty mermaids. Dobrze, teraz mamy, tak jak wcześniej mówiłem, syreny, które wszystkie, jak widzicie, mają niebieskie kryształy w ich klatkach piersiowych. A Legion of Dead. Teraz, zanim przejdziemy do kolejnego wroga, widzicie tutaj nową lokację. Przede wszystkim ta lokacja nie jest chatką zbudowaną z błota, drewna i generalnie takim, że tak powiem, hawajskim stylu, jak zazwyczaj wyglądają budynki wszystkie w Sea of Thieves. Te budynki są bardziej w stylu angielskim, bardziej cywilizowanym, bym powiedział przede wszystkim. Może to być jakieś miasto, które jest związane z uniwersum Piratów z Karaibów, a może to być po prostu tortuga, która też jest związana z tym uniwersum. Dalej. Angry Pirates. Dobrze, i mamy kolejnych złoli, że tak powiem. Są to dusze, prawdopodobnie duchy jakichś piratów, które moim zdaniem nie miały możliwości przejścia, mimo że miały pozwolone przez Ferrymana, przewoźnika, do naszego świata, więc buntują się i jako dusze wychodzą same na świat, ale bez ciała. To jest jedna z moich oczywiście spekulacji, mogę nie mieć racji. O, oh, yes. And now, one Davy Jones. No i oczywiście widzimy Davy Jones, przewoźnik. Inny przewoźnik niż tego, którego znaliśmy do tej pory na Sea of Thieves. Inny przewoźnik, który zajmuje się potępionymi duszami na morzu. Dobrze, i teraz jeden z najlepszych momentów traileru. Well, I believe that now is the perfect time to use these cannons. Zwróćcie uwagę, na jakim statku stoi nasza załoga i na jakim statku stoi również Jack Sparrow. Jest to statek Ferrymana, który do tej pory pozwalał nam wracać na morza Sea of Thieves, poza światów, po tym jak zostaliśmy zabici. Teraz, jak widzicie, stoimy na tym statku i zamierzamy z niego walczyć, więc takie jest moje podejrzenie. Osoba, aka Calypso, nie wiemy oczywiście, czy to ona, ale osoba, która jest w nowym budyneczku, nowej chatce, postawionej na outpoście, pokazująca nam efekt przechodzenia jakiegoś statku przez portal, prawdopodobnie do naszego świata. Tym statkiem, moim zdaniem, jest właśnie Ferryman, który do tej pory został wykorzystywany, żebyśmy przechodzili do naszego świata. Teraz może on nam przyjść z pomocą i walczyć o to, kto tak naprawdę jest tym prawidłowym, że tak powiem, Ferrymanem. W tym momencie natomiast widzicie ten statek Ferrymana z Sea of Thieves w całej okazałości. A world without the attack. Tutaj się zatrzymam po raz kolejny. Jak widzicie, to stworzenie wypełzło spod ziemi. Jakby płynęło pod ziemią. Generalnie te stworzenia na początku myślałem, że należą do załogi Davy'ego Jonesa. Natomiast jeżeli sobie przypominacie, one zazwyczaj zostawały w wodzie. Nie przechodziły na ląd. Natomiast tak czy siak. Widzimy, że mają taką umiejętność przechodzenia pod ziemią. Jestem ciekawy, czy faktycznie coś takiego będzie dodane do Sea of Thieves. Czy będziemy z nimi walczyć na lądzie i będą poruszać się jak krety pod ziemią. Kolejna rzecz.
is a world that refuses to face the truth. Nothing lasts forever. Nie wiem, co to do cholery jest. Kurde, wielka statua. I jeżeli chodzi o to, to nie mam żadnych podejrzeń, bo nie mam zielonego pojęcia, co to może być, więc pójdźmy dalej. Jeszcze w tym samym momencie zwrócę wam uwagę na słowa, jakie wypowiada Davy Jones. Świat bez wiecznej otchłani jest światem, który odmawia zderzenia się z prawdą. I też mówi o tym, że nic nie trwa wiecznie. Oczywiście moje podejrzenie jest to, że skoro będziemy walczyć Ferryman, kontra Ferryman, my raczej będziemy stać po stronie Ferrymana z naszego świata Sea of Thieves, tego, w którym graliśmy do tej pory. Chodzi raczej o to, że ponieważ Ferryman daje nam możliwość powrotu do życia, powrotu z świata umarłych, gdzie Davy Jones raczej nie pozwala nam na takie korzyści z spotkania z nim. Bycie Ferrymanem w przypadku Davy'ego Jonesa daje ludziom, piratom, możliwość wiecznej służby w jego załodze. A sami wiemy z Piratów z Karaibów, że nie są to super luksusy. Co do rozwinięcia tej teorii, potem o tym powiem. Destroy them! W tej scenie, jak widzicie, te postacie przekształcone ze względu na działającą klątwę, podejrzewam właśnie przez te kryształy, są w załodze, są pod władaniem Davy'ego Jonesa. Idąc moją teorią, że wcześniej to mogły być zaklęte stworzenia, które nie miały możliwości wyjścia z postaci statu, raczej przyłączą się do Ferrymana, który jest za tym, żeby nikomu nie przydarzył się drugi, trzeci, czwarty bądź piąty żywot, ewentualnie wieczna męka po życiu. Dlatego obierają tą, a nie inną stronę. Idźmy dalej. Teraz ta fala. Jeżeli pamiętacie z filmów o Jacku Sparrow, z filmów o Piratach z Karaibów, powiedzmy umiejętność tego statku, to było coś w rodzaju przyzwania Krakena. Więc teraz zostaje nam pytanie, czy Kraken wreszcie będzie istotą epicką? Czy to będzie inny Kraken? Ponieważ w historii Sea of Thieves nie istniał jeden Kraken. Jest to bardzo dobrze wytłumaczone, jeżeli obejrzycie chociażby filmiki Kapitana Falcora, przeczytacie niektóre z komiksów czy książek związanych z lorem Sea of Thieves, albo parę artykułów chociażby na stronie głównej Sea of Thieves. Idźmy dalej. I don't suppose by chance there's a second one of those? Dobrze, kolejny ważny moment. W tym momencie poznajemy coś takiego jak nowa broń w Sea of Thieves. Jeszcze nie wiemy, czy to jest coś, co będziemy mogli trzymać w stylu czaszki popielnej, którą mogliśmy używać, żeby kogoś spopielić, że tak powiem. Czaszki, której mogliśmy używać jako miotacza ognia, czyli musieliśmy ją trzymać jako przedmiot. Czy też będzie to broń, którą będziemy mogli wyekwipować? Raczej podejrzewam, że to pierwsze. Ponieważ Jack Sparrow się pyta, czy nie znajdzie się może taki drugi przedmiot, nie wątpię, jeżeli będzie więcej takich różdżek, kosturów, które będzie można użyć. Inna sprawa w tej scenie, zobaczcie co jest z tyłu. Jest tam syrena w kolorze żółtym. Posąg tego typu mogliśmy spotkać w opowieściach, które były używane jako punkty kontrolne. Inaczej jakby można to zinterpretować, to choćby sam fakt, że jeżeli syrena jest koloru żółtego, to może to oznaczać jakąś neutralność, poziom jakby braku spaczenia. Nie mam co do tego głębszej teorii, więc zostawię to w taki sposób. Dobrze, kolejna sprawa. Przyjrzyjcie się tej komnacie. Generalnie, jeżeli pamiętacie, wyspy wulkaniczne. Z historią związaną z wyspami wulkanicznymi i z Teacher Jimem była powiązana skrzynka zwana Chest of Rage, czyli skrzynia wściekłości. Czyli można by założyć, że z wyspami, czy raczej z krainą pokazaną w tym miejscu, może być związana skrzynia płaczu, czyli Chest of Sorrow. Teraz w tej scenie dwie sprawy. Jedna jest to, że jak już widzieliśmy w Sea of Thieves, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo wydarzeń jest zależnych od tego, w jakiej godziny się one dzieją. Oczywiście na tym zegarze pokazano jakąś godzinę, która osobiście mi nic nie mówi. Natomiast może coś oznaczać w historii Sea of Thieves. Inna ważna rzecz, jak widzicie te kulki, które w tym przypadku rozwalają ten budynek, są wylatujące właśnie z tej różdżki, której użył jeden z naszych załogantów. Oznacza to, że mają one wielką moc. Podejrzewam, że mogą też zaszkodzić naszym statkom, jeżeli by statki zostały przez nie trafione. No i teraz jedna ze scen, która pozostawia naprawdę dużo pytań. Jedną ze spraw jest to, że widzimy, że nasza załoga na Galeonie pływa w flotę, którą zazwyczaj byśmy nazwali flotą Flameheart'a. Natomiast jeżeli się przyjrzycie, modele tych statków z tej floty duchowej są nieco inne niż zazwyczaj.
Powiedziałbym, że bardziej są z uniwersum Piratów z Karaibów niż Sea of Thieves. Inna sprawa, między tą flotą przypływa statek. Jest to raczej statek Davy'ego Jonesa. Teraz pytanie, czy on walczy z tą flotą? Czy to jest też jego flota? Nie wiemy tego. Lecz trochę więcej pokazuje nam następna scena. W tej jednak scenie z tyłu widzimy przeciwną wieżę. Jest ona niezbyt wyraźna ze względu na ciemny charakter tej sceny. I szczerze mówiąc też nie mam zbytnio pomysłów, mimo że się zastanawiałem, czym może być ta wieża, bądź też skała. Tu jak widzicie wyraźnie widać, że ten model tego galeonu duchowego jest troszeczkę inny niż ten, który mamy pokazany w Sea of Thieves. Inna sprawa to, że Davy Jones go atakuje. To znaczy, że nie jest po jego stronie. Teraz pozostaje pytanie. Jeżeli to miałoby być statki Flameheart'a, to tą postacią, którą używamy, nie jest przypadkiem sam Flameheart, który przychodzi nam z pomocą? Oczywiście moja spekulacja może być bezsensowna, ponieważ tak jak mówię, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o historię Sea of Thieves. Pewne tajniki zbadałem, pewnych pewnie nie doczytałem, natomiast to jest jedno z możliwych podejrzeń. Inne to, że po prostu, ponieważ Davy Jones przechodzi z innego świata, to całe Sea of Thieves buntuje się przeciwko niemu i przeciwko hierarchii, którą chce on wdrożyć, czyli braku możliwości powrotu pewnych dusz do świata Sea of Thieves. The Sea of Thieves, eh? W tej natomiast scenie widzimy kolejną lokację. Jest to inna lokacja niż ta, w której wcześniej naradzał się Jack Sparrow z naszą załogą. Wciąż możemy się kojarzyć z jakimiś skrytkami typu kryjówka Flameheart'a i tak dalej, ale tak naprawdę z niczym mi się nie kojarzy w Sea of Thieves. Może to być znowu nowa lokacja. Bring me that horizon. Tutaj po raz kolejny widzimy kompas Jacka Sparrowa. To znaczy, że jak najbardziej może się pojawić w grze. I co to? Potwierdzenie, że szkielet, którego ożywiliśmy wcześniej, raczej będzie walczył po naszej stronie. Takie mam podejrzenia. Kolejna rzecz. Organy. Czym mogą być te organy? Gdzie widzieliście organy w uniwersum Piratów z Karaibów? Raczej tylko na statku Davy'ego Jonesa. Natomiast tutaj podejrzewam, że ponieważ kolejna scena jest, że wyskakują z jakiejś pewnego rodzaju skały, nory, jaskini, czy po prostu gargantuicznej budowli, to w niej właśnie znajdują się te organy i mogą być one częścią Tall Tale'a. Natomiast dlaczego podejrzewam, że one mogą być stricte związane z Davy'em Jonesem? Jeżeli przyjrzycie się na malowidło, które jest na tych organach, a raczej nad klawiszami po prostu tych organów, jest to statek płynący w kierunku zachodzącego słońca. Jeżeli sobie przypomnicie, na czym polegała klątwa Davy'ego Jonesa, 10 lat na morzu, 1 dzień na lądzie, mówiła o tym, że jedynie jeden dzień może poświęcić bliskim, ukochanej, komukolwiek na lądzie. Jeżeli przyjrzymy się scenie, której nowym kapitanem latającego Holendra był Will Turner, ten jeden dzień poświęcony swojej ukochanej, Elizabeth Swan, widzimy scenę z zachodzącym słońcem. Jest to moment, kiedy muszą się oni pożegnać i z powrotem musi wrócić na morza, aby odbyć kolejne lata służby. Moim zdaniem malowidło to jest właśnie symbolem przemijania tej chwili, a tak naprawdę tego krótkiego jednego dnia dla ukochanej. Dobrze, widzimy, że nasza załoga wyskakuje z tego budynku, tej skały, czymkolwiek to jest. Jest wielkie boom. Moim zdaniem jest bardzo możliwe, że to jest finalna część któregoś z tych tali, tych opowiadań, które zostaną dodane, że nie wiem, czy musimy koniecznie tych organów użyć, czy czegoś, natomiast celem może być to, żeby wysadzić tą wieżę. Możliwe, że ona jest odpowiedzialna za jakieś zło, które dzieje się na tym świecie zaraz po tym, jak nasz kochany Jack Sparrow ukradł z niego ważny element. No i ostatnia scena potwierdzająca to, na czym tak naprawdę mogą polegać te opowiadania. Na czym będzie polegała nowa aktualizacja w Sea of Thieves. Jeżeli się przyjrzycie temu logo, owszem, ono jest bardzo podobne do tego, które widzimy w filmach o piratach z Karaibów. Jest jednak parę różnic, których mogliście nie zauważyć. Otóż są tutaj dwie skrzyżowane szable za czaszką. Czaszka prawdopodobnie symbolizuje Jacka Sparrowa jako główną postać, tak zarówno tych wydarzeń w tych opowieściach, jak i w filmach Piratów z Karaibów. To jest bez wątpienia moim zdaniem to. Natomiast jeżeli chodzi o szablę. Szabla po lewej stronie jest bardzo podobna, moim zdaniem nawet ta sama, która jest przedstawiana w filmach o Piratach z Karaibów. Jest to raczej szabla Davy'ego Jonesa. Drugą szablą natomiast jest szabla pochodząca z uniwersum Sea of Thieves. I moim zdaniem jest to szabla należąca do Ferrymana. Stąd motywem przewodnim moim zdaniem będzie właśnie walka między dwoma Ferrymanami. Davy'em Jonesem i tym, którego znamy z gry Sea of Thieves.
No i oczywiście ostatnia scena to jest sam fakt, że 22 już wychodzi ta aktualizacja. Jaram się potwornie, mam nadzieję, że wy też. Więcej spekulacji na pewno będziemy rozstrzygać na moich streamkach, zarówno z Sea of Thieves, jak i z innych gier, w tym i następnym na pewno tygodniu. Natomiast podsumowując całą historię, jaka podejrzewam, że ma się rozgrywać w trakcie tych 5 telltale, tych 5 opowiadań. Jack Sparrow, ponieważ lubi świecidełka, kradnie kolejną ważną dla świata rzecz. Znajduje się po raz kolejny w centrum wydarzeń. Okazuje się, że ta rzecz jest bardzo ważna zarówno dla świata spoza Sea of Thieves, jak i dla świata Sea of Thieves. Bardzo możliwe, że ta rzecz jest odpowiedzialna za to, żeby klątwy i magia działały poprawnie, żeby został zachowany ogólny ład i porządek na całym świecie. Żeby na świecie panował pokój! Żeby równowaga między światem żywych i umarłych została zachowana. Możliwe, że Davy Jones, podążając za Jackiem Sparrowem, zmierzającym do Sea of Thieves, orientuje się, na jakiej zasadzie działa tam życie i śmierć. Ponieważ nie jest to zgodne z zasadami, jakim on był podporządkowany, wypowiada wojnę całemu światu w objęciach Shroudu. Dlatego możliwe jest, że bardzo duża część osobistości z Sea of Thieves gromadzi swoje siły, aby wprowadzony wcześniej ład został zachowany. Może być tak, na przestrzeni pierwszych 4 Telltale będziemy gromadzić drużynę, 5 Tale będzie ostatecznym rozwiązaniem bitwy. Jeżeli o czymś zapomniałem lub pragniesz coś dodać od siebie, możesz o tym napisać śmiało w komentarzach, bądź wpaść na streamka i po prostu o tym porozmawiać. Tak czy siak, jeżeli podoba ci się film, proszę zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę, kliknij dzwoneczek na kanale i napisz w komentarzu, co sądzisz o tym filmie i o innych moich filmach. Pozdrawiam cię cieplutko i życzę ci miłego dnia.